Szczęść Boże, coś wam powiem. Kiedy żyjesz według własnych reguł, a słyszysz o Jezusie, to jakie wtedy masz odczucia? Jest niepokój, że On chce, żebyś żył inaczej? Czujesz, że znowu Go zawiodłeś? Chyba normalne, bo w każdym z nas siedzi Herod. Wiemy, że coś złego zrobiliśmy i jesteśmy tego pewni. A zarazem bardzo chcemy zobaczyć Jezusa, żeby ten stan zmienić. Wszystko dlatego, że Jezus ukazuje prawdę o nas. To prawda może być dla nas trudna do przyjęcia, ale w końcu tylko ona wyzwala nas z lęku. I choć mogą się przez nasze błędy pojawiać myśli, że chyba przesadzam ze wszystkim, z pobożnością, z modlitwą, z aktywnością w Kościele, to i tak dochodzimy do punktu, w którym się poddajemy. Przecież to wszystko, co myślimy o naszej przesadnej aktywności, to zamierzone działanie złego, które chce nas upokorzyć. Czyż każdy z nas nie jest grzesznikiem? Tego nie wyprzemy się. Ale możemy do grzechu podejść jako ludzie pyszni, którzy będą wmawiać Bogu, że On nie czuje tego, co my. Albo możemy podejść jako ludzie pokorni, którzy widząc swój grzech i swoją niemoc, by z nim zerwać, zaczynamy wołać o pomoc. Popatrzmy, kim był Herod. Był on człowiekiem niewiary, który ma problemy z Jezusem. Z jednej strony bał się go, bo wiedział, że jego życie dalekie jest od poprawności, a zarazem był bardzo ciekawy Jezusa, bo słyszał o cudach, których dokonywał. Jednak ani strach, ani ciekawość nie doprowadziły go do wiary. Był raczej nastawiony na to, że zobaczy jakiś cud Jezusa. Kiedy spotkał się z Nim, Wielki Piątek, był bardzo zawiedziony Jezusem, bo nie dokonało się żadne przedstawienie. Uznał, że Jezus to tylko zwyczajny człowiek, który właśnie w ten piątek przegrał swoje życie. Po prostu nie rozpoznał Syna Bożego, bo zupełnie miał inne oczekiwania. Taką postawę reprezentuje dziś wielu ludzi, którzy od Jezusa oczekują cudów, a nie słowa czy obecności. Chcą, by ich życie było pełne niezwykłości, a nie zwyczajnych spotkań i zatrzymania się, chociażby na modlitwę. Jeśli życie przestaje być nieustannym biegiem wydarzeń, człowiek niepokoi się, bo cisza i spokój są mu obce. Niepokój i zażenowanie, czy też wstyd nie pozwalają nam być sobą. To one kierują nami i dyktują, jak my mamy się zachowywać. Wpędzają nas w ciemność, wtedy poruszamy się po omacku. Przez to w człowieku zaczyna brakować nadziei na lepsze jutro. Czy Bóg niepokoi? Owszem, czasami tak. Zwłaszcza tych, którzy skoncentrowani są na sobie i właśnie tak jak Herod postępują. Głos i obecność Boga można próbować wyciszyć i usunąć, ale to się skończy niepowodzeniem. Czy nie czytamy w Ewangelii, że jeśli ludzie zamilkną o Bogu, to kamienie zaczną wołać? Bóg jest obecny. Czy o Nim się myśli, czy próbuje się też o Nim zapomnieć? Na różne sposoby będzie dawał o sobie znać. Tylko On się nie narzuca dlatego, że chce nam uprzykrzyć życie. On daje o sobie znać, bo czy chcemy, czy nie, nasza obecność jest od Niego zależna. Jak rzekł święty Kolumban, Bóg, którego szukamy, nie jest Bogiem dalekim od nas. Jest wśród nas, mieszka w nas, jak dusza mieszka w ciele, o ile jesteśmy dla Niego zdrowymi członkami, których nie zabił grzech. Chcąc więc zobaczyć Jezusa, wystarczy zatrzymać się na adoracji. W Świętym Sakramencie jest obecny prawdziwy skarb, który nas zawsze czeka. Nie znajduje się tam ze względu na siebie, ale dla nas. Tak powiedział papież Benedykt. Niech wam Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.